Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę smażył karpia w klasyczny sposób. Przepraszam, że mam taką, wiecie, chrypkę, ale coś mnie chyba dorwało. Dobra, słuchajcie, ja kupuję karpia zawsze w całości. Zobaczcie. Piękny karpik z dobrego źródła. Wiem, że karpie były odsadzane i nie będą aż tak, kolokwialnie mówiąc, śmierdziały mułem, jak to się mówi. Ale pamiętajmy, że to jest ryba słodkowodna. Żyjąca przy dnie. I on zawsze będzie czuć, mimo to, że ją, nie wiem, przelejemy mlekiem, oblejemy cytryną, czy nie wiem, będziemy robili jakiekolwiek zabiegi, ją i tak będzie delikatnie czuć. To nie jest ocean, tylko to są, wiecie, jeziora, stawy, więc głowę odcinamy, ale głowę zachowujemy, dlatego że będę robił na święta rybę w galarecie i się przyda mi do wywaru. Jak widzicie, karp już jest oskrobany i jak skrobiemy, to zawsze tępą stroną noża i oczywiście pod prąd. W odwrotnym kierunku niż łuska leży. I teraz kroimy karpia w dzwonku. Smażony karp klasycznie na wigilijnym stole. To jest, wiecie, rzecz obowiązkowa, przynajmniej u mnie w domu. I teraz tak, słuchajcie, karpia możemy smażyć w ten sposób. Ale możemy również poprzekrajać. Zobaczcie, ja zrobię coś takiego. Ten kawałek zostawię, ale ten już przekroję. Zrobię takie jakby fileciki. O. Ale nie wycinam ości. Uważam, że ryba smakuje o wiele lepiej, jak jest z ością. Jest bardziej soczysta i o wiele więcej smaku. No i dobra, słuchajcie, karpia mamy pokrojonego. I co teraz? Teraz coś Wam pokażę. W misce mam 2 litry zimnej wody, do której wsypuję 5 czubatych łyżek soli. Dokładnie rozpuszczam sól i wrzucam kawałki ryby. Rybę trzymam 10 minut i dokładnie ją w tej solance myję, a następnie płukam pod bieżącą wodą. W ten sposób pozbędziemy się śluzu ze skóry i resztek krwi. To jest taki, wiecie, mój sprawdzony trik. No i karpia mamy już wymoczonego w tej wodzie z solą i umytego pod bieżącą wodą. Zobaczcie, jest po prostu idealnie, nie ma grama czerwonej krwinki tutaj i skóra nie posiada śluzu. Musimy dokładnie rybę osuszyć. To jest bardzo ważne przed smażeniem. Inaczej ona nam się będzie, wiecie, gotowała. Wykładam na chwilę na papierowy ręcznik. Dokładnie odsączamy, bardzo dokładnie. Dobra, ryba ląduje z powrotem w misce, bo musimy teraz rybę przyprawić. I słuchajcie, to, że ryba była w solance, w tej wodzie z solą, to nie znaczy, że ona przeszła tą solą. Przeciwnie. Rybę musimy przyprawić delikatnie solą, wedle smaku i świeżo roztartym czarnym pieprzem. Jeżeli ktoś uważa i lubi, może użyć pieprzu cytrynowego. Teraz przygotujemy mieszankę, w której będziemy obtaczali karpia. A będzie to tak. Łyżka bułki tartej. 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Takie duże. I 6 do 7 łyżek mąki pszennej. Dokładnie przemieszajmy.
Można to zrobić w woreczku. Rozgrzewam patelnię i wlewam olej, bo będę smażył na oleju. Możemy pomału obtaczać kawałeczki ryby w mące. Mamy czas, dopóki olej nam się dobrze nie rozgrzeje. Myślę, że tłuszcz jest już odpowiednio rozgrzany, więc kładziemy kawałki ryby. I smażymy na średnim ogniu. Do momentu, aż będzie pięknie złocisty z dwóch stron. Czy z czterech stron, jak kto woli. I pamiętajmy, że ryby z ościami nie będą się kurczyć. Rybę możemy odwrócić na drugą stronę. Albo nawet na boczek. Zobaczcie, ona się pięknie zrumieniła już. O, może tak pokażę. No i pierwsza porcja karpia usmażona. Wykładam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. No i to taka cała mecyja ze smażeniem karpia. Zobaczcie, on jest po prostu idealnie usmażony. Jest delikatny, mięciusieńki, ma chrupiącą skórkę. Jest po prostu cud miód. Tu jeszcze się smażą te grubsze kawałki. Zobaczcie. Ryba jest bardzo delikatna. I przepyszna. Wow. Tutaj zawsze jest dużo ości. Bo to jest ryba dla gości. Ale jeżeli ktoś chce, może kupić karpia w płatach pokrojonego i tych ości nie będzie, ale smaku też takiego nie poczujemy. Wow. Jest przepyszny. Zobaczcie, jak jest delikatny, soczysty. Rewelacja. Wow. Odwrócę te grubsze kawałki, żeby mi się czasem tu nie spaliło. No a ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Ja sobie tu jeszcze podojadam. Uwielbiam smażonego karpia.